porównaniu do spotkania w Grudziądzu szkoleniowiec brunatnych postawił na tę samą wyjściową jedenastkę. W sobotnie popołudnie na murawie Giggs Areny nie zabrakło emocji. Obie drużyny potrzebowały zwycięstwa. Boisko jednak zweryfikowało te plany. W mecz lepiej weszli gospodarze, którzy już w 9 minucie spotkania po centrze Pawła Czajkowskiego z lewej strony boiska i celnym strzale Miltekane pokonali Sebastiana Madejskiego. Goście odpowiedzieli w 33 minucie meczu. Celnym strzałem z woleja popisał się Michał Fidziukiewicz. Po zmianie stron wynik spotkania nie zmienił się. Mecz zakończył się remisem 1-1. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać. Zaprezentowaliśmy się tutaj dobrze. Jeżeli chodzi o sam mecz, to słaby początek, w sensie utraty bramki, bo nie graliśmy do tego momentu, uważam, źle. Piękna bramka Fidziukiewicza. No i ten mecz tak nabrał, bym powiedział, kolorytu. W drugiej połowie trochę byliśmy może za mocno cofnięci, ale też parę ataków szybkich przeprowadziliśmy, gdzie były sytuacje. No oczywiście trzeba też tu nadmienić, że drużyna GKS-u konstruowała też bardzo groźne akcje i tam było blisko, żeby tą bramkę stracić. W sumie na pewno punkt szanujemy. Z bardzo dobrym zespołem, który w tej rundzie szczególnie mi się bardzo podoba, bo byłem na meczu z Olimpią Grudziądz i naprawdę to w drugiej połowie to widziałem bardzo dużo jakości w grze Bełchatowa. Szczególnie taki cenny, bo tutaj mało kto wywozi punkty, chyba ostatni mecz ze Stalową Wolą. Tutaj GKS przegrał i na pewno punkt szanujemy i może ten punkcik nam pomoże w tym, żeby utrzymanie wywalczyć. Dziękuję kibicom za miłe przyjęcie. Na pewno piękne czasy tutaj spędziłem jako piłkarz i fajnie znowu tu było przyjechać i mimo wszystko ten punkcik wyrwać. To może zacznę od tego, że naprawdę bardzo poważnie potraktowaliśmy dzisiejszą potyczkę z Olimpią Elbląg, mając świadomość, że jest to ostatnia drużyna w tabeli, ale też drużyna, która mimo wszystko potrafi grać w piłkę, co pokazało to chociażby w meczu z Radomiakiem, pokonując go u siebie. Dysponuje również, bazuje właściwie na fizyczności, ale również jeśli chodzi o aspekty techniczno-taktyczne, bardzo szybko przechodzi w tej fazie przejściowej z obrony do ataku. Na to staraliśmy się dzisiaj też mocno zwracać uwagę. Wiedzieliśmy też, że będziemy w dużej mierze akurat w dzisiejszym meczu w ataku pozycyjnym. Tak się działo, to w pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę i to stosunkowo szybko. Natomiast przeciwnik pięknym uderzeniem Fidziu zmieścił tą piłkę w siatce, można powiedzieć taki strzał życia. Od tego momentu przeciwnik gdzieś nabrał pewności siebie, ale już znowu w drugiej połowie wracamy do gry, konstruujemy te ataki, niezliczona ilość strzałów, tak jak sobie zakładaliśmy. Niestety gdzieś nam w ostatnim czasie brakuje odrobiny szczęścia. Pracujemy mocno na to szczęście. W Grudziądzu pracowaliśmy, zostaliśmy z niczym, dzisiaj pracowaliśmy, mamy jeden punkt, ale też prawda jest taka, że na tym etapie rozgrywek nie ma już meczów o pietruszkę. Jedni grają awans, inni grają utrzymanie. Naprawdę też trzeba docenić tutaj każdy punkt, bo trzeba też wiedzieć, że ten punkt może w końcowym rozrachunku naprawdę nam dużo dać. No cóż, my nie spuszczamy głów, pracujemy dalej. Przed nami jeszcze dużo grania, najbliższy mecz już w sobotę i tam będziemy starali się znowu ze wszystkich sił pracować na tyle, na to szczęście i w końcu wierzyć, że ta karta się odwróci i zainkasować dzięki temu komplet punktów. Kolejny mecz Bełchatowianie zagrają na wyjeździe z Rozwojem Katowice.